każdy z wkrętów zamocowanych w ścianie możemy wyposażyć we własny rozmiar zatyczki wypełniającej otwór, którą zaprojektujemy tak, aby rozszerzała się do maksimum, gdy wkręt zostanie do niej dokręcony. Czy właśnie takie myśli miał John Joseph Rawlings, kiedy patrzył na budynek The British Museum, przygotowując się do udziału w przetargu na modernizację jego elewacji? Jest 1910 rok. W The British Museum przygotowują się do poważnej modernizacji obiektu. Podążając za innowacją, muzeum potrzebowało oprawy elektrycznej budynku, zamontowanej do elewacji w taki sposób, który nie rzucałby się w oczy i nie powodował żadnych zniszczeń istniejącego muru. Jak to zrobić, skoro jedyną znaną w tamtych czasach metodą było dłutowanie otworu w ścianie, zatykanie go drewnem, a następnie przykręcanie oprawy do jego powierzchni? Kolejni potencjalni wykonawcy wycofywali się ze zlecenia, ale nie jeden z właścicieli The Rawlings Brothers, niewielkiej firmy elektryczno-budowlanej, obecnej na rynku już od 1887 roku. John Joseph Rawlings, przedsiębiorca, wynalazca i wizjoner w jednym, nie skupiał się na ograniczeniach, tylko z otwartością poszukiwał zupełnie nowych rozwiązań. The British Museum dostało to, czego chciało, co z kolei dało początek rewolucji w branży budownictwa. Pierwszy na świecie kołek rozporowy. Prototyp pierwszego mocowania Roplak składał się z mosiężnego paska wytłoczonego w czterech sekcjach z gwintem na każdej z nich. Segmenty następnie złożono i umieszczono ze śrubą w otworze i rozprężono pod działaniem wkręta. Następnym krokiem było wykorzystanie włókna, które okazało się idealną substancją, głównie ze względu na jego sprężystość i wytrzymałość. Konopie i sznurek układano wzdłuż na mandrylu i klejono klejem. Proste, a jednocześnie spektakularne odkrycie Rawlingsa stanowiło odpowiedź na tysiące problemów w ówczesnym budownictwie, a tym samym Roplak dołączył do przełomowych dla historii świata wynalazków jak radio, kinematograf, samolot czy silnik mechaniczny. Odkrycie to było wstępem do serii patentów Roplak, które zrewolucjonizowały rynek branży budowlanej. Po pierwszym kołku rozporowym przyszedł czas na pierwszy na świecie Roll Hammer, pierwszą na świecie kotwę mechaniczną, pierwsze na świecie zamocowania odporne na wstrząsy Spring Toggle oraz Roll Anchor, pierwsze na świecie mocowania w płytach cienkościennych, które były pierwowzorami powstałych później zamocowań do płyt gipsowo-kartonowych. Ale to właśnie pierwszy na świecie kołek rozporowy, rozwiązanie opatentowane w 1911 roku pod numerem 22680/11, na zawsze zmienił technologię realizacji prac wykończeniowych, stając się fundamentem do powstania marki Roplak.